i niestabilna sytuacja oczekiwania, ale proszę Państwa, zaraz wiadomości, dosłownie już mamy wiadomości. Ale to w takim razie na razie zatrzymując się jednak pisała je przy samym autorze. Czy Pana zdaniem ten wypowiedź Hoffera należy traktować jedynie jako pewien element tej wciąż wydłużającej się kampanii wyborczej? Nie. Nie. Tego to na pewno nie. 15.20, tutaj właśnie Stefan Kisiełowski rezygnuje z członkostwa w Platformie Obywatelskiej i przechodzi do nowo powstałego Klubu Klubu Poselskiego Europejscy Demokraci. Jak argumentuje Kisiełowski, duży wpływ na jego decyzję miała sytuacja w Platformie. Zagrożeniem dla Polski interesy, jest Prawo i Sprawiedliwość. Platforma Obywatelska, zwłaszcza pan Schetyna, czy nie tylko jego najbliższe otoczenie, zajmuje się właśnie od początku tak jakby głównym problemem byli ludzie, którzy nie są Ta partia przestaje być demokratyczna. Jacek Protasiewicz, Michał Kamiński i Stanisław Huskowski, którzy również wchodzą w skład tego koła poselskiego, zostali dwa miesiące temu wyrzuceni z Platformy Obywatelskiej za działanie na szkodę partii. Pionierskie operacje OKA w Lublinie, naukowcy z kliniki okulistyki jako pierwsi w kraju wstawiają pacjentom z uszkodzoną blanką żółtą specjalne sztuczne soczewki wewnątrzgałkowe, które działają jak szkło powiększające, pomagają tym, u których sama operacja zaćmy nie wystarcza, by dobrze widzieć. Dyskusje Anna Kwiterek-Zawodzka. Do tej pory operacje zaćmy i wstawienie sztucznej soczewki mogło być skuteczne u pacjentów, u których siatkówka była zdrowa. Coraz większa grupa chorych, m.in. z cukrzycą, nie mogła skorzystać z tych operacji. Teraz dzięki nowej soczewce i nowym zabiegom to się zmienia, mówi profesor Robert Drejda. Z 15 centymetrów mogą przeczytać znacznie mniejsze litery niż wcześniej przed operacją, również korzystać czy z karty bankomatowej, czy z komputera, smartfona. A to ważne zwłaszcza dla osób starszych. Koszt tej nowej soczewki to 3000 zł. Fundusz dla zdrowia na razie za to nie płaci, ale klinika w ramach badań ma pieniądze na 30 takich soczewek. Pierwsze już zostały wszczepione. Anna Kwiterek-Zawłocka, TOK FM. Udział w eksperymencie policyjnym albo mandat, taki wybór mieli dzisiaj kierowcy w Katowicach, którzy złamali przepisy drogowe. Do współpracy policjanci zaprosili dzisiaj pogotowie ratunkowe, straż pożarną i zakład pogrzebowy, a kierowcy losowo jedno z trzech zadań losowali jedno z trzech zadań do wykonania w karawanie, ambulansie albo w porze strażackim. Są to kraje, które są znacznie bardziej To było widać i po Gruzji 2008 i po agresji rosyjskiej na Ukrainę. Tak samo powracająca jako pewnego rodzaju hasła Szczypce mogą służyć, także działa. Katowicka policja zorganizowała te akcje edukacyjne w ramach Europejskiego Dnia Bez Ofiar Śmiertelnych. Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla starszych mieszkańców Warszawy w sezonowych szczepieniach wezmą udział od do początku grudnia. Będą mogły korzystać z tego osoby szczególnie narażone na grypę i te, u których powikłania pochorowe mogą być najgroźniejsze. Ze szczepień mogą więc skorzystać osoby, które skończyły 65 lat. Warszawski ratusz przewiduje, że w tym sezonie przeciwko grypie zaszczepi się ponad 60 tysięcy seniorów. Miasto zapłaci za to ponad 2 miliony złotych. Kolejne informacje TOK FM o 15.40. Do końca dnia najwięcej przejaśnień na wybrzeżu, w okolicach Poznania, Bydgoszczy, Torunia i Łodzi. W nocy na zachodzie i południu mgły, na Podlasiu i Pomorzu deszcz, a na termometrach tej nocy od 4 stopni w Zakopanem do 6 w Warszawie i w 10 nad Mucem. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Daleko posuniętej integracji w pewnych obszarach. I też pojawiał się taki element, o którym mówiono w Austrii, to znaczy w tym momencie Grupa Wyszehradzka jako swego rodzaju przeciwwaga dla zbyt właśnie chłopienic. Oczywiście znowu mówimy o pewnych projektach, dostrzegając, że właśnie dlaczego tak szybko to ucisło. Wydaje mi się, że było w tym zbyt wiele sprzecznych tych interesów, czyli częściowo zgodne, częściowo sprzeczne.
przecież trochę wcześniej Czechy i Słowacja dystansowały się z kolei od tego, co mogłoby osłabić ich związki też i ich gospodarcze zarządy, bo ogromne silne powiązania z Niemcami. Więc hierarchiczna, tutaj natomiast to hasło oczywiście Grupa Wyszehradzka jako silniejszy podmiot przestań, przestań. Co ten facet tak dużo gada i męczy? Co to jest? Tym młodym ludziom gębę, że to nie jest tak, że oni byli antysemitami, bo tak naprawdę to był po prostu spór ekonomiczny, który toczył się w II Rzeczpospolitej, a nie miał takiego wymiaru wcale, powiedzmy, rasistowskiego. I ta teza często broniona jest poprzez jakieś wyimki, a to z pism Dmowskiego, a to z jakichś broszur czy też książek programowych pisanych przez polityków Stronnictwa Narodowego, zwłaszcza z tego młodoendyckiego, radykalnego odłamu. Natomiast no, prawda jest taka, że po prostu wystarczy sięgnąć do prasy. Prasy radykalnego ruchu narodowego, obu ONR-ów, czy też po takie pisma jak Wszechpolak, Alma Mater, wspomniana już Falanga, po organ Stronnictwa Narodowego oficjalny, czyli Warszawski Dziennik Narodowy. Jak to się poczyta, to jak gdyby nie ma żadnych wątpliwości, bo po prostu tam jest to czarno na białym wyłożone. Tam jest wielka pochwała przemocy i no właściwie każdy artykuł, każda pierwsza strona tej gazety jest o tym, że w Polsce nic się nie zmieni, dopóki się Żydów nie wypędzi, nie pozbawi praw, nie wygna, nie odżydzi się, to było te takie sformułowanie, nie odżydzi się różnych dziedzin życia. Trzeba pozbyć się Żydów z dziennikarstwa, z uniwersytetów, z zawodów prawniczych, spośród lekarzy, spośród muzyków i tak dalej, architektów. Różne stowarzyszenia wtedy wprowadzały tak zwany paragraf aryjski, stowarzyszenia zawodowe, mówiąc o tym, że Żydzi nie mogą należeć do tych stowarzyszeń. To jak gdyby jest wielka ofensywa ideologii antysemickiej, w której motywy ekonomiczne mieszają się z motywami no światopoglądowymi, czyli Żydów powinniśmy się pozbyć, bo Żydzi są nosicielami komunizmu, bo są chytrzy, bo są podstępni, bo są zawsze z sobą w zmowie, bo są brudnymi, nieucywilizowanymi hałaciarzami, a jednocześnie są kulturalnymi inteligentami, którzy, tak oczywiście, to jest, no nie mogę niestety, tak. W radio ciężko jest pokazać cudzysłów, ale miałem nadzieję, że to czuć w moim głosie, że ja cytuję, a z drugiej strony, że są właśnie się ukrywają, uczą się polskiego, znają Polski lepiej niż Polacy, jak taki Tuwim czy Słonimski, którzy podstępnie atakują Polskę przez to, że udają wysublimowanych polskich inteligentów. Więc to była taka dość obłędna wizja wroga i ona się we wszystkich tych enuncjacjach powtarza, przewija i jednocześnie środek zaradczy to jest przemoc. Ta przemoc jest ze względów cenzuralnych mniej lub bardziej zawalowana, ale no ona jest widoczna. No Falanga to pisze wprost, że trzeba walić, bić w mordę. Rozrzucane są ulotki takie, że nie wzdragaj się widokiem krwi, bo to właśnie tylko przez krew możemy wykuć przełom narodowy. Jakie, zaczęliśmy o tym rozmawiać przed informacjami, jakie było ich znaczenie czy wpływ na sytuację? Oprócz tego, że zastraszali, bo bili lewaków, bili Żydów, to jednak rozumiem, że członków organizacji było zaledwie kilka tysięcy. Ale pan zaczął mówić, że to bardzo ciężko mówić o jednej organizacji, bo to jest jednak całe środowisko czy cały blok. Ale czy to jest tak, że potem część sanacyjnej władzy po prostu wykorzystywała ich jako bojówki, czy planowała wykorzystać w walce o władzę, czy jednak no, ich wpływ na pomysły, ideologię państwa był znacznie większy niż formalna liczebność? Ja myślę, że ich wpływ na emocje społeczne i światopogląd społeczeństwa. Znaczy nie, sanacja ich nie wykorzystywała, sanacja wykorzystywała policję i miała od tego specjalne oddziały policji i nie musiała się jednak bić o władzę. Znaczy tam nie było wewnętrzne walki miały wymiar polityczny w łonie obozu Piłsudczyków, a nie taki fizyczny. Oni się nawzajem nie musieli na siebie wysyłać oddziałów. Natomiast no, to, co
ONR do spółki ze Stronnictwem Narodowym robił w latach 30., to jest upowszechnianie tej wizji przede wszystkim odczłowieczania Żydów. To są ogromna ilość plakatów i ulotek rozsypywanych na prowincji, rozklejanych na ulicach miast, gdzie na przykład pokazani są Żydzi taką miotłą zmiatani do getta. Jest napis Żydzi do getta. To jest ten postulat, żeby Polskę, która jest wówczas krajem wielonarodowościowym, oczyścić z obcych narodowości. Profesor Szymon Równicki napisał kiedyś w wywiadzie z Anonimem Leszczyńskim, mówił o tym, że napisał kiedyś taki artykuł pod tytułem Antysemityzm totalny, od czego by nie zaczynali, kończyli na Żydach, ich program dla Polski da się streścić do jednego, wszystko będzie dobrze, jeśli się pozbędziemy Żydów. No więc jest to dobre i bardzo celne i lapidarne streszczenie publicystyki prasowej obozu narodowego. Bo oczywiście możemy mówić, że oni w jakichś swoich bardziej zniuansowanych, adresowanych do elit manifestach ideologicznych mówili również o innych rzeczach, ale o tym, o czym pisali do zwykłego czytelnika, a zwłaszcza o tym, o czym mówili do przeciętnych mieszkańców polskiej wsi na różnych wiecach organizowanych w czasie jarmarków, kiedy nawoływali do bojkotu żydowskich straganów, a kiedy organizowano, no, byli współuczestnikami różnego rodzaju różnych pogromów, czy też tworzyli podglebie do tych, atmosferę pogromową. No, najbardziej znany pogrom w Przytyku, ale ich było znacznie więcej. Słuchaj, ja już to wszystko się przekładało na sferę nastrojów społecznych i oczywiście nie można też wspomnieć o tym, że mieli oni przychylną sobie część Kościoła katolickiego. Najbardziej znanym specjalistą, takim znowu w cudzysłowie, od zagadnień Żydów to był taki ksiądz Trzeciak, który miał profesorski tytuł i który wypowiadał się również na łamach prasy katolickiej. Jakie modeny? Pół do siódmej do Bubu. Ja będę wychodziła pół do siódmej tam z Bubu. I na łamach prasy. Nieważne. Często był drukowany jak przez mnie prasę niepokalaną. To coś będzie. Mówił, że ja Żyd, pół do siódmej wychodzę z Bubu. To jest taka bądź w Bubie, bo ja wychodzę z domu teraz. Znowu, obrońcy obozu narodowego dzisiaj mówią, że on absolutnie nie był rasistowski. No, nie był rasistowski w takim sensie, że nie miał takich rozbudowanych, rosenbergowskich koncepcji, ale był stricte rasistowski, ponieważ mówił, że Żydem nie można przestać być. Żydem się jest, bo się jest dzieckiem swoich rodziców Żydów, więc... Psychiczne dziecko, ja nie mam czasu. Ale rozumiem, że też wywoływali opór, to znaczy to realnie dochodziło do bitew wtedy na ulicach Warszawy między działaczami, nie wiem, lewicowymi wokół PPS-u, tak? A narodowcami. Tak, znaczy, ale... Te bitwy wścierano się w czasie na przykład pochodów pierwszomajowych, kiedy ONR-owcy napadali na PPS-owski pochód, bojówki PPS-u odpierały atak. W jesienią 1937 roku był taki słynny wiec falangi w Cyrku Stanieckich w Warszawie, to niedaleko Uniwersytetu Warszawskiego i tam wtedy bojówka PPS-u próbowała zerwać ten wiec. Później doszło do kontruderzenia ONR-u na redakcję Robotnika. Ale jednak większość tej przemocy, ona nie miała charakteru ścierania się bojówek partyjnych. Bo oczywiście to prawda, że to jest też taki okres, dwudziestolecie międzywojenne, to jest taki okres, kiedy każda szanująca się partia polityczna ma swoją bojówkę i ta bojówka się bije z bojówką innej partii. Bojówkę ma PPS, bojówki ma też Stronnictwo Ludowe, no i bojówki mają wobec tego też endecy. Natomiast jednak zasadnicza część tej ONR-owskiej, młodoendeckiej przemocy, to jest przemoc wymierzona w Żydów. I to jest przemoc, no, której mamy wyłącznie sprawcę i ofiarę. To nie jest bicie się jak równy z równym. To są wielkie łowy na Żydów w czasie na dziedzińcach uniwersytetów, w salach wykładowych. To jest getto ławkowe. To jest ogromny, jak gdyby, obszar przemocy, twarzy pociętych żyletkami. To są bomby rzucane na żydowskie sklepy w różnych miastach Warszawy. Tak już zamykając tę rozmowę, rozumiem, że w czasie okupacji działacze ONR tworzyli organizacje, które weszły w skład potem Narodowych Sił Zbrojnych. Wielu z przedwojennych działaczy zginęło z rąk hitlerowców, ale potem jakby ta idea nie zaginęła w czasie PRL-u i kontynuował ją
właściwie jak powiedzieć, kontynuował? Pani, to jest tak, że oczywiście, tu znowu jest kilka wątków, więc trzeba przyznać niewątpliwie na obronę ONR-owców, trzeba powiedzieć, że oni nie weszli w żaden alians z Hitlerem. Tam bardzo niewielki odłam, tak zwana Narodowa Organizacja Radykalna, w jakiś sojusz z gestapo taktyczny weszła, no jeszcze mamy sprawę Brygady Świętokrzyskiej, ale to są mimo wszystko sprawy mniejszościowe. Generalnie nie, generalnie oni nie kolaborowali. Natomiast ich publicystyka dotycząca zagłady Żydów jest bardzo ambiwalentna i jest taka książka Pawła Shapiro, Wojna żydowsko-niemiecka, gdzie on zebrał po prostu cytaty z prasy narodowej z okresu okupacji. Są tam straszne cytaty, gdzie jest napisane o tym, że Niemcy robią to, na co, no, co musiało zostać zrobione. No my jako chrześcijanie nie mielibyśmy sumienia tych Żydów wymordować, ale dobrze, że ktoś się ich wreszcie pozbył z Polski. To są cytaty, które dzisiaj jeżą włos na głowie. A jeśli chodzi o relacje między Falangą a Paksem Bolesława Piaseckiego, to ja muszę powiedzieć jedno. Ja przeczytałem w Falandze w roku 1938 taki reportaż, jak będzie Polska wyglądała za 10 lat. Taki, jak ma wyglądać za 10 lat, ale to jest takie udrapowane na wycieczkę do przyszłości, że będzie jedna partia rządziła, nie będzie żadnej bałaganu w parlamencie, a młodzi junacy jadą na wieś pomagać chłopom przy zbiorach. To był tekst absolutnie profetyczny. Nigdy w życiu nie przeczytałem tak profetycznego tekstu, aż mi ciarki przeszły. Bo to z 1938 roku gazeta, oni dokładnie przewidzieli ruch łączności miast z sią, ZMP i wszystko. I w walce młodych z powodzeniem taki reportaż po kilku jak gdyby zmianach nazw mógłby się ukazać w 1948 roku. Doktor Piotr Osenka z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk był Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Informacja. Światopodgląd. Uprasza się o wyłączenie telefonów komórkowych, niedotykanie eksponatów, nierejestrowanie dźwięku i obrazu, nieprowadzenie głośnych rozmów. Wielkie festiwale, premiery filmowe i najgorętsze koncerty sezonu to od wtorku do piątku, a w poniedziałek zostajemy w domu, oglądamy seriale, czytamy książki, słuchamy płyt. Wtedy kultura osobista zamienia się w kulturę domową. Patrycja Wana, tutaj zapraszam od poniedziałku do piątku po 17.40. A ludzie to lubią. Chyba Moherowi bardzo te cuda lubią. Reklama. O, Marysia ma katar. Sama wiesz, jak ciężko sobie z tym poradzić przy 6-miesięcznym dziecku. Podaj Marysi Purinasin. Purinasin to woda morska, ale ta ma specjalną końcówkę, która dostarcza delikatną mgiełkę. Podasz go Marysi bez problemu. Proszę, weź. Dzięki. O, wyrób medyczny z dodatkiem gliceryny. Małe opakowanie, aż 500 dawek. I możesz go stosować także na co dzień. A Moherowi się cieszą, bawi się Państwo, bo oni lubią tego typu gajki. W najnowszej polityce aniołki Ryszarda Petru o tym, jak posłanki Nowoczesnej zawojowały Sejm, a także spiski to, oni PiS, ostre kogoś polowanie na Millera, skąd na zapaść w polskiej transplantologii, o Jezu, reprywatyzacja, Jezu, czy da się odebrać jak oni to, co się kłamali. Jak kłamali od dziecka. No ja to słyszałam tak troszeczkę, wiecie Państwo, żartobliwie, że... Bo tam w Anglo-Ameryce Białystok nie są tacy kąśliwi ludzie, tam są prawosławni. Ja słyszałam, że do beczki napitej gwoździami wrzucą młodą krew z góry, poturlają, potem zjedzą wyświetlą. 400 osób, zintegrować zespół, zaprosić kontrahentów na bankiet. Ale gdzie? Znam takie miejsce. To czterogwiazdkowy... Jakieś takie to głupie dla mnie się wydało. Nowa sala bankietowa dla 400 osób. Oryginalny szkocki pan. Doświadczony i przyjazny personel. No i ta słynna kuchnia. A integrację i zabawę poprowadzę dla Was ja, Irek Bielenik. Wszystko na www.kilczok.pl. Do zobaczenia. Sługi Boże, niebezpieczny romans i tajemnicze samobójstwa w kościołach. Dwie nieprzespane noce w kleszczach lęku. Przeczytaj, zanim obejrzysz film. Kryminał Sługi Boże. Już w sprzedaży. Wszystko było dokładnie zaplanowane. Nie spodziewałem się problemów, ale i tak mnie namierzyli. Ktoś musiał wstrzymać. Poddałem się bez walki.
Ja nigdy nie poddaję się chrypie, bo zawsze mam Vokaler. Dla mnie Vokaler jest niezawodny, dlatego polecam go każdemu na chrypę i suche gardło. Osobom, które dużo mówią lub często przebywają w klimatyzowanych pomieszczeniach. Ja oddaję głos na Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler, niezawodny na chrypę. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Vokaler. Do wyboru w trzech smakach. W październikowej kuchni wegetariańskie potrawy z cukinią i dynią słynnej kanadyjskiej blogerki oraz kulinarna podróż po Etiopii. W dodatku specjalne przepisy na potrawy z procentami. To wydanie kupisz także z książką kulinarną. Nie przegap! Niezwykłe przygody z bohaterami Disney i Disney Pixar. Zbieraj figurki z mega kolekcji. W tym tygodniu trendy lunch Melvitt za 4,19. Syrop Paola za 3,35. Oferta dostępna m.in. w sklepach Groszek i Lewiatan. Wejdź na megakolekcja.pl. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 15.40, Elżbieta Mazur, zapraszam. U wybrzeży Egiptu zatonął statek, na pokładzie którego było około 600 imigrantów. Według lokalnych władz nie żyje co najmniej 29 osób. Wiadomo, że służbom udało się uratować 150 rozbitków. Los pozostałych na razie nie jest znany. Na statku byli głównie Syryjczycy, Egipcjanie i uciekinierzy z innych krajów afrykańskich. Wieczorem Sejm zajmie się nowelizacją ustawy o Agencji Mienia Wojskowego, która zakłada odstąpienie od konkursów przy zatrudnianiu na kierownicze stanowiska w tej agencji. Opozycja przekonuje, że to kolejny skok PiSu na państwowe posady. Rządząca partia nie zgadza się z takimi zarzutami i wierzy w dobre intencje ministra obrony Antoniego Macierewicza. Wawrzyniec Zakrzewski. W słuszność rozwiązań proponowanych przez ministra Macierewicza wierzy rzeczniczka klubu PiSu Beata Mazurek. Faktem jest, że wiele konkursów to były konkursy ustawiane, to były konkursy tak naprawdę fikcyjne, więc ja uważam, że nie ma powodu utrzymywać takiej fikcji. Pomysł szefa MONU krytykuje Suski, który nie ma złudzeń, że PiSowi chodzi jedynie o przejęcie kolejnych państwowych spółek i agencji. Ten akt prawny jest umożliwieniem wielkiej ścieżki inwazji ludzi Antoniego Macierewicza. No mają prawo. Rząd oficjalny ma prawo. Tak zwaną dobrą zmianę. Dlatego PO nie chciało, aby projekt był w ogóle procedowany, ale w głosowaniu większość sejmowa zdecydowała, że posłowie jeszcze dziś się nim zajmą. Wawrzyniec Zakrzewski, Tok FM. Kontrola wojewody w szpitalu w Międzychodzie po śmierci 59-letniego pacjenta. W Wielkopolsce mężczyzna chory na serce nie doczekał się na przyjazd karetki pogotowia. Nie pomogli mu też lekarze ze szpitala, który znajduje się naprzeciwko jego bloku, mimo że o taką pomoc poprosiła żona mężczyzny. To bulwersujące, mówi nam Tomasz Sztubę z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Przed nami jest wyjaśnienie, dlaczego ten pacjent zmarł i nikt nie był w stanie mu udzielić pomocy. Wojewoda Wielkopolski z dużym oburzeniem tą informację, że procedury były w porządku, a pacjent, który potrzebował pomocy, nie została mu ona udzielona, więc absolutnie nie możemy zaakceptować takiej tezy. Kilka dni przed śmiercią 59-latek był u lekarza rodzinnego. Nie stwierdził niczego poważnego. Służby wojewody sprawdzą także, czy ta diagnoza była prawidłowa. W Lublinie powstał spektakl o trudnym problemie, który co roku dotyka ponad 60 tysięcy par w Polsce. To spektakl dla dzieci o rozwodach. Spektakl z pozytywnym przesłaniem, mówi reporterce Tok FM dyrektor Lubelskiego Teatru Andersena Arkadiusz Klucznik. Chcemy dzieciakom pokazać to, że nie są same w tym problem, że to nie jest ich wyłącznie problem. W historii jest tak, że tam jest konflikt między rodzicami, a Inga, główna bohaterka, dziewczynka, w tym konflikcie coraz bardziej jest niezauważana, więc coraz bardziej odczuwa, że to jest jej wina. I tu też jest ten problem. Na szczęście na końcu... Dobra, dziękujemy, proszę Państwa, dziękujemy. Z tego wynika, że Żydzi też muszą w coś wierzyć, niekoniecznie w to, w co wierzą.